Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabellus, a to jest Skull and Bones. Proszę Państwa, gra od Ubisoft w otwartej wersji beta. Mamy okazję przyjrzeć się tej grze. Może być ciekawa, gra piracka, więc no, ciekawie. Ja pozwolę sobie wejść w opcję na chwileczkę jedynie, bo tutaj część poustawiałem. Jeżeli chodzi o język, mamy tutaj język menu polski, język dialogów jest tylko angielski, ale za to mamy polskie napisy, więc bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienia napisu, ja tutaj włączyłem również opcję dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Również może tutaj na średnie ustawię, duże mogą być za duże, bo jak tak tu zobaczymy, to tak chyba będzie lepiej. I tło włączyłem tak, żeby się napisy odcinały. Przejrzystość tła na 75% może zostać. To taki ukłon w stronę osób korzystających z urządzeń mobilnych, żeby lepiej było tutaj czytać. No ale te największe napisy to tam widziałem na podglądzie, że trochę chyba może być przesada. Słuchajcie, gramy. Zobaczymy, co z tego wyniknie i czy nam się ta gra spodoba. The dawn of capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. No dobra. Wspólnie odkrywamy, proszę Państwa, tę grę. Ocean Indyjski. O, dobrze. A oraz D sterujemy z naszym statkiem. Dobra. No, nieźle się tutaj dzieje, trzeba przyznać, na początek. A British ship. She shot through. Easy prey. Always room for more riches in our hold. She's vulnerable to approach side. Przytrzymaj prawy przycisk myszy, aby wycelować z broni, a następnie naciśnij lewy, aby wystrzelić. Dobrze, ale gdzie? Gdzie oni widzą tę łajbę? Ale, aha, że to tutaj, tak? No i dobra. Oś ty, synu. No dobrze, stawiamy żagle W. No i dokąd my mamy płynąć? No, że tam jest jakiś wrak. No okej, okay, dobra. Dobrze, zobaczmy. No kurczę, ale się ich namnożyło tutaj. Zatopić ich wszystkich, tak, żeby to było takie łatwe. Czekajcie, ustawmy się bokiem. O, okręt. Okręt flagowy. Słuchajcie, muszę mi bokiem się ustawić. Ja
Ale ich tam próbuje. Boże, jak głośno. Czekajcie, bo to tak jakby nic mu nie robił. Gdzieś miałem celować, w jakiś pieprz czy co? Ale szczerze powiedziawszy, to my to jesteśmy tacy trochę pokiereszowani już. Temu nic nie jest. Chyba tutaj tak jak jest ta linia, to mam, nie wiem, celować. Dobra, moje chłopki roztropki tam przeładowują. A, może jednak mu coś jest, dobra. Ja się bokiem ustawię. Synu? Ależ nas tutaj... No dobra, ciśnijmy. A, z tyłu też strzela. A ty, skubańcu. Wezwali odsiecz. O kurcze. Dużo ich tam za nami. Patrzcie, jak oni nas uciekają. To tak wygląda, jakby on miał, słuchajcie, jakąś tu artylerię straszną. Ale skubańcy. Jakie słownictwo. Dobra, musimy się stąd wynosić. Tylko dokąd? Że tutaj? A, o nie! Uno momento, wracajmy na pole bitwy. Kapitanie, zawiedliśmy się na tobie do diaska z tobą. No i tyle. I po okręcie. Było miło, nie? I co dalej? Pod prąd. Gdy przemycasz cenną kontrabandę i eskortujesz Exeter, statek kapitana Rasslera, do sekretnej pirackiej kryjówki, wpadasz w zasadzkę brytyjskiego związku handlowego, który zatapia twoją łajbę, a ciebie porzuca na pastwę morza. No i to chyba było celowe, że my mieliśmy tak skończyć. A teraz dopiero się rozpocznie wszystko, tak? Czyli będziemy zaczynali pewnie od małej łajbki, znając życie. Aczkolwiek może niekoniecznie. Za moment przekonamy się, jak to tak naprawdę będzie wyglądało, o ile krab nas nie zje. Tacy przystojni jesteśmy. No możemy to zmienić. Zobaczmy, co mamy do wyboru, drodzy państwo. No ten taki śniady. Dobra, wybierzmy go.
ale możemy skórę zmienić, te. No, powiedzmy, że taki jest opalony. Czy chcesz zapanować na morzu? No ba. Oczywiście. A czy ja wiem, czy tak niepisane mi dzisiaj umrzecie? Blisko było. I'm sure you will steer us through to St. Anne. To reach paradise, we must first know the way. Here, a logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment, our fates are revealed in layers and often from plain sight. Perhaps this will help you chart your path forward, friend. Make yourself useful. Take the tiller before the damn British return. I'll work the sail. The wind favors the fearless. Let us chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to St. Anne. Freeman's luck, guide us. No okej. Okay. No dobrze, i co my mamy teraz zrobić? Zaproś do grupy. A, bo tu z innymi graczami, proszę państwa, gramy. I tam jest jakiś znak zapytania. Znajdź sposób, aby naprawić swój... O, dał, nie wiem co to jest, i pożegluj do St. Anne. Zasumuj przy wyspie oznaczonej na twoim kompasie. Aha, to, ale to tam mam znak zapytania a ten znak zapytania na kompasie to tam jest. No dobrze. Energia nam schodzi. Czekajcie, jak tu... O kurczę, rekin! A to tego to się nie spodziewałem. Nie mam tu broni. Ależ akcja. No to już rekinów to się tutaj nie spodziewałem. Nieodkryte. To odkryjmy. Czy my możemy schodzić na ląd, czy to się wszystko będzie odbywało tutaj? Zejdź na ląd, wycofaj się z walki. Czyli wychodzi na to, że mogę. No, słuchajcie, no, elegancko. No dobrze, pomów z pirackim bosmanem. Żagiel maszt. No. Wejdź na pokład. No dobra, czekajcie, ale powiem wam kapitalnie, że możemy schodzić na ląd. Super. Gotowanie. Piracki bosman, pomówmy z nim. I told Captain Rassler, the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog. But also the race against these cursed elements. See now, the Exeter's guts spilled across these shallows. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your quarters like the filthy bilge rat you are. No dobra. Zdarzyło mi się stanąć oko w oko z brytyjską flotą i wciąż żyję. Albo to przez ciebie, Exeter, wpakował się na rafę, nie przeze mnie. Okej. Okay. Nie wiem, czy zwalać winę na niego, czy też nie. Ciekawe. No dobra, no wybierzmy pierwszą opcję może. Of course you do.
And so do the rest of this drunken lot, sprawled upon their asses. But if we return to the kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles, if he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Scaloch's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to pirate paradise. No dobrze. Ten gracz zaprasza cię do grupy. Może nie teraz, bo nie mamy za bardzo czasu. Natomiast piracki interes. Kontrabanda z Skurloka przeparła w okolicznych wodach po katastrofie Exetera. Odzyskaj kontrabandę magnata, aby wymienić ją na wskazówki, jak dotrzeć do St. Anne. I tutaj mamy nagrody, jakie dostaniemy. No, musimy zaakceptować tą misję. Proszę Państwa, rzekomo można tutaj grać cross-platformowo, więc to bardzo, bardzo ciekawie. I teraz tak, zadanie. Mamy wyłowić z wody kontrabandę z Skurloka dla pirackiego bosmana. Zobaczmy. Wybuchowa broń palna, 6 sztuk i wykwintny rum również 6 sztuk. Tutaj moglibyśmy gotować, tak? Elegancko. No dobrze. Wejdźmy na pokład. I teraz tam mam też znak zapytania. Dobra, musimy zebrać ładunek z Skurloka albo z Skarloka. No to co, to tam płyniemy, tak? No to płyńmy. Płyńmy tak, jak kompas pokazuje. Postarajmy się jednak nie konfrontować z rekinami, bo to, no tego się nie spodziewałem. Ciekawy jestem, jak tutaj się zbiera ładunek. No, może być fajna gra, naprawdę. Ciekawy jestem, jak tam państwu się spodoba, jak przypadnie do gustu. Dobrze, zobaczmy. Tutaj mamy... A, czyli my stajemy tak na nagle. Rabuj, zestaw. Dobra. Oj! O, ty syn! Dobra, 3 na 6 zebraliśmy, ale ten skubany nas tam dziabnął. Uważajcie na te zębiska. No staram się, ale co on taki jest? A, strasznie agresywny. A na, ta nasza łódź to taka zbyt zwrotna to nie jest. Dobra. Dobrze, mamy dostarczyć wybuchową broń palną. Kapteni. Ach, musimy odzyskać staminę. Powiedzmy. Dobra, odzyskany metal. Tak trochę ciężko się, proszę Państwa, tutaj klika w to, bo to nie wiadomo, czy to się zbiera, czy też nie zbiera. Z takim strasznym... No nie wołaj go, no co ty? Ze strasznym opóźnieniem to wszystko działa, jeżeli chodzi o jakieś interakcje tutaj pod F-ką. Ale zbieram, co się da, bo być może trzeba będzie użyć tego do naprawy. Jesteśmy tacy trochę pokiereszowani, jak widać. Ale przywaliłem. No dobra. I co? Dostarcz wybuchowa broń palna, dostarcz wykwintny rum. No to idziemy. Ci się tu leją. O, tu jakaś dziewczyna. No dobra. No panie. Możemy wejść w interakcję. Się strasznie ślizga ten mój gostek. No, rozmawiaj. No dobra, no to zdobyłem. Przekaż. Thanks for the goods. Scaloch may well spare my head, but I cannot say the same for you.
After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own way to St. Anne, charm sniffer. I don't owe you a sliver up your ass, especially when mine's on the line. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Now fuck off, built rat. Szczęśni wrak Exetera w poszukiwaniu współrzędnych St. Anne. Wróć do swojego dała. No powiem szczerze, nie fajnie się zachował, ale trzeba będzie to zrobić. Niemniej jednak, proszę Państwa, to zrobimy już w kolejnym odcinku. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.